Zobaczyć, co to jest, ale słyszycie, że jest grubo, słuchajcie. Ręczny! Moi kochani, w dzisiejszym odcinku będzie działo się naprawdę wiele. Jesteśmy w najnowszej Hondzie Civic Typer 2020 Track Pack. Pokażę oczywiście, nówka sztuka. W ogóle jest problem, ale zaraz się nie dowiecie, bo podczas jazdy wydaje się mega głośny, metaliczny dźwięk, najprawdopodobniej do tarczy wpad kamyk, ale o tym dowiemy się za chwilę, bo będziemy jechali do AWO Forge. Ale to nie wszystko. Aż się zapowietrzyłem. Potem jedziemy do Fine Auto i będziemy zabezpieczać Mustanga przed kradzieżą. Tak! Słuchaj, zabezpieczę tak Mustanga za 700 zł, że jedyny sposób, żeby go ukraść, to chyba przez lawetę. No ale nie wiadomo, czy ktoś by w ogóle chciał kraść sztrucla, bo sztucel to bity z każdej strony. No ale zrobimy mu tam takie zabezpieczenie, żeby miał. Więc dzisiaj pokażę wam w odcinku, jak to wygląda. W ogóle zobaczcie, Typuera truck płaka. Łopa, w ogóle fajną kominiarę mam. Jak takie wam się spodobają, to do sklepu wprowadzę. Jest wiper, truck pack. Słuchajcie, podczas jazdy pokażę wam, co się odwala, bo jest tak głośne bicie z lewej tej feli, bo jak taki młody chłopak mi przywiózł taką furmanę. Będziemy testować, ale dzisiaj, bo jestem miły, postaramy się mu to naprawić. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Ja tylko szybko zobaczę, lecę po klucze i jedziemy. Mam klucze, jedziemy, pokażę wam, co tutaj się dzieje. Pamiętaj, trzymamy klasę i poziom, tak? Cyk! Zobaczmy, jak to pali Typer, z ciekawości. Hoppa! Jest dobrze, jedymy. Słuchajcie. O kurde. Takie życie, słuchajcie. Czekajcie. Widzicie, ale jest stały dźwięk. Na stówę kamień, nie? Na stówę kamień. Fuck. Dzwonimy do AWO Forge. O mój Boże. Dobra, dzwonię na AWO Forge, bo muszę do chłopaków jechać, zobaczyć, co to jest. Ale słyszycie, że jest grubo, słuchajcie. Obstawcie w komentarzach teraz, jak będę dzwonił do AWO Forge, co to może być? Ja jestem pewny, że kamyk. Zaraz zobaczymy, w AWO Forge sprawdzimy. Halo, halo. Hej, cześć szefunciu, słuchaj, jest taka sprawa. Wiesz co, teraz dostałem Hondę Civic Typer 2020. Taki młody chłopaszek otworzył wypożyczalnię i mi tutaj podrzucił samochodzik. Tylko jest taki problem, bo lewa opona wydaje straszny, metaliczny, głośny dźwięk. Obstawiam, że to jest kamyk w zacisku albo coś tam w tarczy obciera. I chciałbym do was wpaść, żebyśmy tylko tą oponę zdjęli i zobaczyli, czy coś tam nie jest. Damy radę? Padaj. Dobra, to już do was jadę. No, to do zobaczenia. Dobra, hej. Ciekawe, jak to idzie z trójki. Czekajcie, zamknę okno. Będzie mniej to słychać. Test z trójki. Od zera. Idzie. Typer to jest rakieta. Jeden z lepszych samochodów FWD, o ile nawet nie najlepszy. Ośka. Różny ten dźwięk mi dobija. Na torach. No i manualo, nie? Zobaczcie, tu bloguje z wami teraz. Damy mu jedyne. Jedyne mu damy. Patrz, to siedzi na jedynie. Jedziemy do AWO Forge, raz, dwa, trzy, bo trzeba ten... Ogarnąć trzeba to, bo to tak nie może być. Nawet nie wiecie, jak to się niesie na drogę, jak się ludzie patrzą. Za dużo przegrałem, dojechaliśmy na miejsce. Już nie mogę z tym dźwiękiem, naprawdę nie mogę, nie? Jest to na tyle irytujące, że muszę to zrobić, nie? Fuck. Panie, litości. Zobaczcie, jak to wygląda z zewnątrz. Ręczny! Z pewnością jest to tarcza. Dobra, wjeżdżamy do AWO Forge do środka, bo to trzeba zrobić. Ale jak na złość, teraz przestała ten piszczeć. O, teraz przestała. O, słyszysz takie? Ale one bardzo głośno, nie?
Teraz jak na złość przestała, dobra, wierzę na podnośnik. Inaczej trzeba, no, inaczej. Lacz już jest zdjęty, tutaj leży. Zaraz dowiemy się, o co chodzi. Obstawiamy albo osłonę, albo coś padło w zacisk. Tak byśmy nie chcieli, obstawiamy osłonę, żeby to szybciej poszło, bo jednak trochę czasu mija. Mordeczko, tutaj dostałem fureczki z tamtej wypożyczalni. Pamiętaj, fakturka przyjdzie. No ale tak, zobaczymy, co tutaj szura, co tutaj bura. Ale żeby nie przedłużając, przejdziemy już tylko do finału i dowiecie się, ja tutaj pewnie przyjdę z 2 godziny, więc łapeczkę może strzelić i subka zostawić na tym kanale, bo się non stop coś dzieje. A ja tu poczekam z 2 godzinki, zanim dojdziemy do czego, to co się stanęło, nie? A potem jedziemy do Forda. Nie do ASO, nie do ASO. Jedziemy do Forda, mojego Mustanga, do Strucla i będziemy zabezpieczać go przed kradzieżą. I powtórzę, to nie wiem, kto by chciał go kraść, ale no wiecie, no. Dam mu, no bo to kochany samochodzik, więc jeszcze raz, łapa, subix. I za 3 sekundy dowiecie się, co tutaj się stało. Mam taką szczerą nadzieję, że się dowiemy, nie? Bo tak by było fajnie, nie? Wynajmujcie kamyka, powiedz mi, jak to jest możliwe, że w takiej tarczy, taki mały kamyczek, gdzie on w ogóle wpadł? Pokaż miejsce. Pomiędzy tarczą kotwiczną a tutaj tarczą. Jak to jest możliwe, że on tak mordę dar głośno? No, głośno, możliwe. Problem się wyjaśnił. Chłopaki zrobili, jak widzicie, ale takie szybkie pytanie, zanim pojedziemy do Forda, nie? Zobaczcie, tu stoi Challenger, tu stoi Audi R8 i pytanie do was w komentarzach. W przyszłą zimę, bo wiecie, AW Forge to mój zaprzyjaźniony serwis. Znaczy, to jest ładnie. Czajcie bazę, tu się wszystko dzieje, mechanika, opony i tak dalej. Zaproponowali mi, żebym na przyszłą zimę wstawił tutaj Camaro, no bo wiadomo, że 1000-konnym Camaro w zimę nie będę jeździł. Dajcie mi znaka w komentarzach, co chcielibyście, żeby w AW Forge. Tylko wiecie, w tym miejscu R8 tam przesuniemy. W przyszłym roku, czyli zima 2021 przyszła, czyli grudzień przyszły, wstawię tutaj Camaro. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, a my teraz jedziemy do Strucla zobaczyć, co tam u niego i zabezpieczymy furę. Dzwonimy do Żaka. Co tam? Żaku, ten widzowie jakby co cię oglądają, teraz na kamerze jesteś. Słuchaj, jadę do ciebie tam, jesteś fajnie? Jestem, ale muszę teraz podskoczyć do bankomatu. Dobra, ten, a jedzenie ci przywieźć czy nie? Co? Nie, chyba nie. Dobra, to widzimy się, fajne auto. Piona. Dobra, no, nerka. Jedymy. O ile da rada się nazwać to jazdą. Dwuja! No to co, widzimy się, fajne auto. Zobaczymy, jak Strucel wygląda. Co? Dawno Strucla nie widzieliście. Strucel na podnośniku. Ty, myślicie, że pójdzie bokiem z jedyny? Na przód pędem, uwaga. Panie, jak to szatan jest! Dojechaliśmy. Jest fajne auto, ale jest wada Typera, patrzcie. Tym się kurwa nie da jeździć. Jesteśmy na miejscu. Śnieżnie wszędzie. Ty, ale zobaczcie. Ten Typer. Naprawdę jest rakieta. Czekaj, padł go chłopie. Cyk. No. Zły diabeł. Dobra, przyjechał facet od zabezpieczenia auta. Jest tutaj już, na miejscu. W środku fajne auto. Wbijamy. Nie no, nie mogę się napatrzeć. No pana dzika. Ty, no dobry jest. Ciekawostka, jeśli chcielibyście wburzyć ten samochód, jesteśmy w stanie wam go zorganizować. Wystarczy wejść na Redcar w Instagram i napisać, chcę tego Typera. To ci go ogarniemy, byku. A teraz wbijamy. Tylko za ten, za 5 dni, bo teraz ja jeżdżę. Dobra, tych byków wbijamy. Nie ma żartów. Jesteśmy w fajne auto. Mustang na podnośniku. Klasycznie, no tutaj wiecie, klasyk tego kanału. Otwórzmy go tajną techniką. W tym miejscu będziemy montować zabezpieczenie. Potem wam o nim opowiem. A na razie zobaczcie, jaki tutaj jest zapierdziel, co tutaj się dzieje. O, tu właśnie przyszedł, ale spokojnie, pokazujemy. Przyszedł mistrz fachu zabezpieczenia fur. Powiem tak. Kawał gościa, ja bym się bał na ulicy. Ale zabezpieczy furę tako, nie? Tako zabezpieczy furę. A wy zobaczcie w ogóle, jak wygląda fajne auto z fajną muzyczką, bo doszło kilka bajerów.
takie pytanie. Powiedz, co tutaj teraz się dzieje? Tutaj teraz szukam sterownika, który odetnie uniemożliwienie odpalenia tego auta złodziejom na przykład. I nie jest to jakoś mega inwazyjne, nie muszę się niczego bać, nie? Nie, na pewno nie. Z mojej strony na pewno nic nie grozi. Czyli po prostu szukam bezpiecznika, ale coś tam tniemy czy nie tniemy? Musimy jedną powód przeciąć, który uniemożliwia odpalenie. Nie? I podpiąć go pod system, nie? Podjąć go pod system, który zabezpieczy nam auto. Zabezpiecza porządnie auto. No to jak widzicie, tak to wygląda. Zaraz wam dokładnie o tym opowiem. Więc rozbieramy Mustanga w tym miejscu i zabezpieczamy furę tak, żeby... Nie wiem, kto będzie chciał go ukraść, no ale ten, no w sensie, żeby ten... Jakby co, no, może ktoś się zagapi przypadkiem, wiesz, bitego Mustanga trzykrotnie po orbie. Na zewnątrz tego nie widać. Na zewnątrz nie widać, no dlatego wsadzimy tutaj chipena i jeszcze jedną rzecz, ale o tej nie powiem. Ema! O, Żaku! Elo, byku! Jak tam się dzieje? Grubo widzę, tematy lecą. Grubo tematy lecą. Jest delikatna obsuwa, ale wszystko pod kontrolą. Właśnie... w sensie obsuwa tego, tak? No delikatna, no niestety. Właśnie rozmawiałem z lakiernikiem. Będzie wszystko w środę przyszłą gotowe, także... Mam to na taśmie. Wyrobimy się. Dobra. To my przejdziemy do wyjaśnienia teraz tego systemu. Przepraszam, że przerywam ten jakże interesujący materiał. Zanim przejdziemy do wytłumaczenia wam, jak działa system zabezpieczający Mustanga, chcę złożyć takie małe zamówienie, kurwa, co ja pizzę zamawiam, małe ogłoszenie dla was. Jeżeli masz samochód i chciałbyś zarobić, to możesz podnajmować go w Rent Car For You u nas. Masz furę, chciałbyś, żeby czasem ktoś ją wypożyczył, nią pojeździł, żeby ta fura zarobiła, napisz na Instagrama, nie musisz być z Poznania, możesz być z całej Polski i twój samochód wcale nie musi u nas stać. Jest klient, ty masz furę, wypożyczamy i zarabiamy z tego autka. Wiesz, o co chodzi. Prosta sytuacja, win to win. Więc jeśli byś chciał i masz furmanę, to zapraszamy do Rent Car For You, do nas. Czy z ogłoszeń parafialnych coś jeszcze, zanim przejdziemy do opisu zabezpieczenia? Tak. Na Instagramie zada 100 tysięcy follow. Fajnie było, gdybyś bił, zostawił followa. I byłoby mi niezmiernie miło, bo ostatnio spadły strasznie zasięgi na łapkach, jakbyś tę łapeczkę zostawił. Już nie będę mówił 10 tysięcy, ale nie wiem. 8 tysięcy łapek pod tym filmem. Byłoby miło, jakbyś teraz strzelił. Bo ostatnio to strasznie słabo z tymi łapkami. A robię materiały co 2 dni. No. Dobra, już nie będę przedłużał, bo pewnie się już denerwujecie. To łapka, obserwacja i tam. Jak chcesz tam furkę, to do Rent Car For You. Łapka. Za ten uśmiech. Dobra. Wytłumaczę wam, jak działa system zabezpieczeń Mustangu. System jest zamontowany i już działa, moi kochani. Ale zanim przejdziemy, to taka ciekawosteczka. Czekaj, kurwa, jeszcze raz. System zamontowany i działa. Zaraz wam to pokażę. I taka ciekawostka. Jak przyjedzie kiedykolwiek do Fine Auto i powiecie Sasza, to macie 10% zniżki na wszystko. No, oklejanie, ceramiki, innego typu bajery i tuningi. Nawet zakupy kapuchy. Pomijając, super mega tajne otwieranie. Wchodzimy do Mustanga. Opa. Już was obracam. Pach. Tu jest dioda. Jak ona się świeci, znaczy, że Mustang nie odpali. Uwaga, sprawdźmy, żeby nie było tej kanta jakiegoś. Kluczyk. Noga na hebel. Odpalam. No dupa, nie odpalił. Jeszcze raz. Nie odpalił. A teraz uwaga, bierzemy tajnego klucza, tajny klucz, mamy tajny klucz i klikamy tajnego guzika, żeby zniknęła miganie, klik, tadam, czy zapali? Pięknie! Teraz uwaga, klikam jeszcze raz tajnego guzika, samochód jest zablokowany. Teraz jest teraz w trybie oczekiwania. Teraz on odpali. Jak teraz kliknę tutaj gazoliny, to on odpali. Ale jak poczekamy sobie jeszcze około 20 sekund, więc słuchajcie mnie jeszcze przez 20 sekund, to ta dioda po 30 sekundach się znowu zablokuje i samochód się no zablokuje. Musimy poczekać, że zacznie migać, żeby nie było 30 sekund i że sobie to w obrówce sprawdzę. Pomijając te zabezpieczenie, mam jeszcze jedno, no o którym po prostu oczywiście wam nie mówię. Jest to jeszcze takie dodatkowe zabezpieczenie. No wiadomo, no jedno chcę wam pokazać, żebyście byli świadomi i sobie takie rzeczy zakładali. Koszt założenia takiego sprzęcika. O! Znowu zabezpieczony, sprawdźmy. Hamulec. Jeszcze raz. Nie pali. A, dioda mryga. Czyli wszystko jest picobello, pif-paf. Okej. Okay. Jest jeszcze jedno zabezpieczenie, no o tym akurat nie będę wam mówił z przyczyn oczywistych, ale dla was informacja 700 zł do 1000 zł tego typu zabezpieczenie, czyli odcięcie zapłonu i tam takie wiecie, pierdółeczka w gratisie, taki pilocik, żeby nie było, że on nie istnieje, pilocik, czekajta, pilocik istnieje.
Fajnie to wygląda, nie? Kurde, byle. Zamykamy, jakże... Zamykamy furmanę. Dżaku, coś ty z drzwiami zrobił? Uszkodzenia nie ma. Dzięki za info. Teleportujemy się do Pipewera, z fajne auto i ten. I jeden randkę trzymam fajnie, kurde. Ale jak się w tym Typerze włącza podgrzewane fotele? Gdzie to jest? Napiszcie mi w komentarzu, bo nie mogę tego znaleźć. Kurde, ale zimno. Moi kochani, takie szybkie pytanko do was pod koniec tego odcineczka. Czy wam się podoba, że tak ostatnio się staram? Wiecie, o co chodzi tutaj? Jakieś zniżki na wypożyczenie samochodów, tutaj jakaś możliwość zarabiania z nami, jak to by ktoś potrzebował. Tu zniżki do Fine Auto na hasło Sasza, to jakieś konkursy ostatnio. Staram się, kurczę, bo chciałem takie coś ważnego. Posłuchaj, serio, zostań na chwilę, okej? Jakby to powiedzieć, jesteś dla mnie bardzo ważny. Jakby co najmniej część mojego życia, która powoduje, że często się uśmiecham, nagrywanie tych filmów jest moją pasją. Nawet jak mi jest teraz tak mega zimno i zamarzam, to chcę wam to powiedzieć, że bez was, jakbyście zniknęli z mojego życia, to depresja murowana. Po prostu dziękuję, że jesteście. Mam nadzieję, że podoba wam się, że no staram się coś dla was organizować, żeby było fajnie, żeby wam się podobało. To taki luźny vlog z dzisiaj, staram się, nie wiem czy zauważyliście, ale filmy są co dwa dni. Weźcie pod uwagę, że mam dużo swoich obowiązków i innych zadań i prac, ale cieszy mnie to, jak się rozwijam, idziemy do przodu. Więc jeśli chcesz tutaj zostawić subika, jak masz to odświeżyć, klik, klik, byłoby miło, czy tam lajka strzelić, byłoby fajnie. To by było na tyle w tym odcinku, zapraszam na Instagrama. I widzimy się w kolejnym dziwnym lub szalonym vlogu. Zobaczymy, co tam wymyślę. Dziękuję, że jesteście. To chyba tyle. Trzymajcie się.